Lat. Urodził się z naczyniakiem jamistym twarzy, języka i wargi. Krzysztof rósł, a wraz z nim rósł problem, z którym nie był sobie w stanie poradzić żaden lekarz. Teraz pojawiła się szansa na wygraną. Ta operacja będzie nowym otwarciem i zmieni to jakoś moje życie. Szansę na tę zmianę otrzymał od przypadkowo spotkanych ludzi. Witam cię, Krzysiu. Zaczepiam jego kolegów, gdzie chodzi do szkoły. Porozmawiałam z panią dyrektor, aby mnie skontaktowała z mamą. Rozpoczęliśmy szukanie dla Krzysia doktora. Trafiliśmy na lekarza, który to zrobi. I obiecał Krzysiowi, że mu to wszystko usunie. W nocy czasem popłakałam i czemu moje dziecko, czemu takie coś się stało, czemu on i czemu na buzi. Też miał takie momenty, jak przyjechaliśmy, że nie chce pomocy, nie chce niczyjej jałmużny, nie chce takich, mówię, on sobie sam kiedyś zapracuje. I ja mu tak też potem, że no musisz walczyć o siebie, mamy szansę, musimy to wykorzystać. Rodzice Krzysztofa walczą o jego zdrowie od 18 lat. W końcu 600 kilometrów stąd, w Niemczech, pojawiła się nadzieja. Koszt kilku planowanych zabiegów to 500 000 zł. Zdecydowanie ponad siły rodziców Krzysztofa. Jak Krzysiek, mówię, będzie po wszystkim, to ja mu tak tłumaczę, słuchaj, to oddasz to potem ty jeszcze ze zdwojoną siłą. To moment, w którym powinniśmy rozpocząć leczenie, bo naczyniak staje się coraz trudniejszy do zoperowania. Efektem operacji będzie łatwiejsze oddychanie, przełykanie, mówienie i lepszy wygląd. Jemu to przeszkadza w oddychaniu, zwłaszcza rano jak wstanie. Trzeba coś jednak zrobić z tym, żeby to nie przeszkadzało, no i dać mu szansę na lepsze życie. Pierwszą operację zaplanowano na styczeń, na następne brakuje funduszy, a to oznacza, że każdy kolejny dzień po pierwszym zabiegu znów będzie walką. No to byłem wstać, się obudzić i dalej funkcjonować. W planach Krzyśka prawo jazdy, studia i bycie szefem kuchni. Nie widziałem żadnego światełka w tunelu. Przez to 18 lat to jest jakaś szansa. Na tym wygląda normalnie. Inaczej niż dzisiaj, no może za 3 lata zmienić moje życie całkowicie. To ostatni dzwonek na tę zmianę. Joanna Pilszyk, Panorama.